widzimy po meczu w Sylwałkach Opromienionym, jest wygrana na boisku Sylwałskiej Ligi 1-0. Jakby pan ocenił ten termin? Gratuluję mojemu zespołowi, bo to był naprawdę trudny mecz i gratuluję takiej heroicznej postawy do samego końca, bo widzieliśmy, jak ten mecz do ostatnich sekund wyglądał, dlatego niezmiernie się cieszymy, że te 3 punkty jadą z nami. Mamy na pewno wesołe święta i jednego, czego żałujemy, to tylko tego, że musieliśmy tutaj niestety 2 razy przyjechać, bo ktoś nie uszanował nas wtedy i dlatego tym bardziej cieszymy się z tych 3 punktów. Dzięki. Łapiecie te punkty, panie trenerze, no jest pewien komfort. Nie mamy żadnego komfortu, bo nie patrzymy, ile mamy punktów, tylko mamy tak. Jesteśmy zaprogramowani, żeby myśleć o kolejnym meczu, o kolejnym wyzwaniu, o kolejnych punktach. W tabelę nie musimy patrzeć, bo po prostu jeśli będziemy regularnie punktować, to wtedy ta tabela będzie dla nas przychylna i na tym się tylko skupiamy. A jeszcze inaczej zapytam. Widzieliśmy dzisiaj pojedynek w Sylwałkach takich 2 zespołów, które mają duże aspiracje, które marzy się awans. To dużo oczywiście taki mecz 2 takich zespołów? No tak wychodzi. No, tabela też również pokazuje. To było 8 punktów przed tym spotkaniem. Teraz już jest 11, natomiast no, wiemy, Wigry były niedawno w wyższej lidze i na pewno chętnie by chciały do niej wrócić. My już tam od wielu lat nie byliśmy i jesteśmy głodni, żeby się tam znaleźć. Trener Suwalski Wigier, Dawid Szurczyk. Panie trenerze, wszyscy sobie dużo w Suwałkach obiecywali po tym meczu z Prokowicami. No skończyło się tak, jak się skończyło. Tak, no wynik to jest wypadkowa kilku rzeczy. My na pewno mocno pracowaliśmy i zadbaliśmy o to, żeby być w polu karnym rywali, żeby starać się strzelić bramkę. Na pewno zasługiwaliśmy na to, żeby zdobyć tutaj dzisiaj gola. Sami bramkę straciliśmy po błędzie, trochę złamaliśmy strefę i nasz pierwszy zawodnik w strefie tam nie trafił w piłkę. Też 2 zawodników nie było na odbitą przez bramkarza i no tak naprawdę dobrze odrobiliśmy my zadanie. Polkowice miały problem z naszym pressingiem, musiały często na naszą połowę posyłać długie piłki. Dobrze te 2 piłki zbieraliśmy, zaczęliśmy dobrze i mecz, i 2 połowę i pachniało mocno golem dla nas. No ale w tej rundzie jest taki trochę też nie fart dla nas, bo i te spotkanie z Błękitnymi, i na Skrze, i tak naprawdę te wszystkie mecze, które graliśmy, to poza meczem we Wrocławiu, no bo tam Śląsk był lepszą drużyną od nas, no to tutaj nikt nie był drużyną lepszą i mimo tego gdzieś się te mecze tak układają, że niestety, ale no nie chce nam piłka wpadać do bramki. To, co jesienią na początku sezonu się udawało i w takich meczach właśnie my wygrywaliśmy mecze 2-1, tak teraz wiosną czegoś brakuje, czego po prostu trzeba oddać celny strzał do bramki. Dzisiaj też, nawet nie, sam początek drugiej połowy też ta sytuacja Kacpra, zresztą we Wrocławiu też mieliśmy 2 setki. Nie chcą na jakoś te bramki wpadać na razie. Natomiast już ten okres zimowy się skończył, za chwilę w sobotę przychodzi nowy miesiąc i mam nadzieję i liczę na to mocno, że kwiecień, maj, czerwiec będą do nas należeć. No i walczymy o to, żeby zająć najwyższe miejsce, jak to możliwe, w barażach, bo ta strata punktowa już jest duża i wiadomo, że trzeba byłoby być super optymistą i mieć naprawdę furę szczęścia, żeby liczyć na to, że my wygramy do końca wszystkie mecze, a przeciwnicy aż tyle będą tracić punktów. Co pan jeszcze może zrobić? Bo pan rotuje składem. Próbuje wszystkich możliwości, jest ta niemoc. No dzisiaj zmieniliśmy też trochę nasze ustawienie. Pierwszy raz nie zagraliśmy na 3 z tyłu, tak jak to było do tej pory, bo chcieliśmy też zabrać atuty rywalowi. To jest tak, od początku, od pierwszego meczu miejsce w składzie otrzymują zawodnicy, którzy wygrali rywalizację w okresie przygotowawczym. Potem wiadomo, my podejmujemy z meczu na mecz też decyzje, obserwując ich w tygodniu i w każdym kolejnym spotkaniu. No i zawsze staramy się wybrać ten skład, który jest taki najbardziej optymalny. Bierzemy też pod uwagę analizę przeciwnika mocno, żeby przeciwnikowi zabierać atuty i swoje starać się wyeksponować. No i po prostu musimy grać każdy kolejny mecz. Ta suma szczęścia i pecha musi się kiedyś zacząć wyrównywać, więc przyjdą takie momenty, że to my będziemy w takich meczach wygrywać jak dzisiaj. I tyle. Chłopaki wiedzą, że dużo zrobili, żeby dzisiaj zdobyć bramkę, żeby wygrać i na pewno jest to zupełnie inna porażka niż ta, która miała miejsce kilka dni temu. W Wielką Sobotę przyjeżdża KKS Kalisz, jakby nie patrzeć, wasz sąsiad tabeli. Tak, to bardzo dobry zespół i trudno się z nimi grało tam u nich, na co nie wskazuje może wynik.
Natomiast bardzo fizyczna drużyna, dużo biega, bardzo agresywna też w pressingu, grająca trójką stoperów. No i musimy podejmować rękawice, chcemy tą rękawicę podejmować, bo na pewno jest duża taka zadra, że w tych dwóch ostatnich spotkaniach zdobyliśmy bramki. No trzeba po prostu w sobotę zdobyć jedną bramkę więcej niż przeciwnik. Minimum. Wielkiej soboty życzę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.